witajcie. Dzisiaj drugi dzień testów. I apetit. Co my tutaj mamy? 39 zł to zestaw testowy. 1500 kalorii. Dekalog. Proszę bardzo. Odrzuć stare nawyki. Pamiętaj o aktywności fizycznej. Nie podjadamy między posiłkami. I tutaj mamy menu. Jajka faszerowane. Jajka całkiem nieźle. Znowu pieczywo bezglutenowe. Chyba mi się będzie śniło po nocach. Wolę jednak swój robiony chlebek. Na drugie śniadanie jabłecznik. Co tutaj mamy? Fasolka, chyba do obiadu. Jest i kurczak z komosą ryżową. Na podwieczorek. Tak, chrzanowy krem. I kolacja. Sałatka z grillowaną wołowiną i warzywami. To wygląda ciekawie. O, coś tu nie ma. A jest herbatka czerwona. No dobra, będziemy testować. No dobrze, to jedziemy ze śniadaniem. Ja dzisiaj mam taki dość intensywny dzień. Dużo pracy. Siedzę głównie w domu do południa. Więc może coś podgrzeję sobie, bo tam są pewne posiłki, które zalecają podgrzać. Dla mnie może troszkę za mdłe te jajka. Ja to bardziej przyprawiam rzeczy. Ale są ok. Do tego trzykolorowa papryczka. No i pieczywo. I po prostu to pieczywo drugi dzień już nie smakuje. Bo ja robię swoje takie bezglutenowe na zakwasie w domu, które uwielbiamy, więc to pieczywo to chyba zostawię. Szybki update, bo cały czas pracuję. Jabłecznik jaglany na drugie śniadanie. No pachnie, powiem wam, nieźle. Nie mam łyżeczki, trudno. Z rodzynkami, jeśli ktoś lubi, ja akurat lubię. Naprawdę bardzo dobre. Obiad, czyli kurczak ten chimichurri z komosą i zieloną fasolką szparagową. Oczywiście tego nie podgrzałam, bo już się noga spieszy, żeby jechać po dzieci do przedszkola. Więc będzie znowu na zimno, drugi dzień. Ok, spróbowałam. Generalnie wszystko jest smaczne. Zimne, ale smaczne. No co prawda jem już drugi raz kurczaka i komosę, więc mało zróżnicowana ta dieta. No ale to są też dwie różne firmy i oczywiście nie ma co wymagać, że testowy catering będzie się różnił. Sama jestem sobie winna. Mój podwieczorek, czyli chrzanowy krem z kalarepy i groszku. Bardzo smaczny. Nadszedł czas na kolację, która od samego początku wzbudziła moje zainteresowanie. Tajska sałatka z grillowaną wołowiną i warzywami. Wygląda ciekawie, zobaczcie. Wołowina dość twarda, ale sałatka naprawdę w porządku. Tak jak porównuję dzisiaj i wczoraj, to apetit. Dzisiejszy catering bardziej przypadł mi do gustu. Jakby się sugerować liczbą lajków na Facebooku, to oni mają chyba tylko ponad 2000 lajków. Natomiast Body Chief z wczoraj ma ich chyba z 80 tysięcy. No, ale no wiadomo, to jest tylko jeden dzień i jakiś tam pojedynczy posiłek i też subiektywna moja opinia. Podwieczorek, który jadłam, ten krem, to go podgrzałam wreszcie, coś podgrzałam. Było na ciepło, bardzo mi smakowało i oni też fajnie mają właśnie fajną opcję, ponieważ zaznaczają, czy posiłek sugerują podgrzać, czy możemy go podgrzać, jeżeli chcemy, czy nie. I mają też dekalog, o którym wam mówiłam i tak sobie go przeglądałam. Oprócz tam kilku rzeczy, które, no, z którymi tak się może nie do końca zgadzam, na przykład to, że musimy zjeść śniadanie najpóźniej do godziny po przebudzeniu. Ale co jeszcze mi się rzuciło w oczy? Sól. Tu jest napisane o tym, żeby nie dosalać posiłków. No i rzeczywiście nie trzeba ich dosalać, chyba że ktoś
bardzo dużo soli używa. Unikaj dosalania naszych posiłków, ponieważ nadmiar soli podnosi ciśnienie tętnicze krwi i zatrzymuje wodę w organizmie, powodując obrzęki. Więc ja się dużo naczytałam na temat soli i sodu i generalnie nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ rzeczywiście, jeżeli spożywamy taką w dużej ilości sól kuchenną, która tak naprawdę jest tylko chlorkiem sodu, no to może to mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, ale jeśli chodzi o taką prawdziwą, powiedzmy zdrową sól, czyli na przykład sól himalajską, którą ja stosuję, albo sól kłodawską, taką polską, kamienną, dobrą, no to w niej jest 90 różnych mikroelementów i ta sól jest bardzo nam potrzebna, bo sód jest potrzebny do wielu procesów biochemicznych w naszym ciele. Także nie bójcie się soli, tylko nie kupujcie tej soli kuchennej, a zainwestujcie w sól właśnie na przykład himalajską, kłodawską czy morską, ale tu też trzeba uważać, żeby nie była rafinowana. To nie są duże pieniądze, a naprawdę jest ona zdrowa i można nawet sobie taką sól, szczyptę soli dodać do wody po prostu, którą pijemy. Generalnie nie chcę na razie o niczym przesądzać, ale powiem wam, że dzisiaj boli mnie trochę żołądek. No ale może to być związane z różnymi rzeczami, więc, no więc jadę dalej. Jutro kolejny dzień testów, także bądźcie ze mną. Mam nadzieję, że nic mi się nie będzie działo. Więc ja sobie skończę moją sałateczkę i biorę się dalej do pracy. Widzimy się jutro. Wołowinka. No bo to jest trochę twarda.